Mam 14 lat i mam tatuaż. No hej, tutaj Testral. Dzisiaj będzie filmik o moich tatuażach. Także co tu się dzieje, co tu się wydarzyło, dlaczego to się zrobiło. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i ten odcinek powstał na prośbę tak naprawdę was, bo dostałem sporo informacji, żeby skomentować dwa filmiki, które przysłaliście mi. Zaraz dojdziemy do nich, ale na samym początku chciałem wam powiedzieć, że dziękuję wam bardzo, że wysyłacie mi propozycje, abym skomentował różne filmy, różne sytuacje. Wysyłacie mi ciekawostki, które napotkaliście gdzieś w internecie. Gdzieś ostatnio wrzuciłem film o księdzu, który niezbyt mądrze wypowiada się na temat tatuaży, czy innych różnych ciekawych sytuacji życiowych. Także jeżeli macie jakieś informacje, jakieś nowości, jakieś ciekawostki, wrzucajcie to na profil facebookowy Projekt Ink lub na maila. Ja postaram się skomentować to, co się dzieje. No już na teraz, na samym początku prosiłbym was, jeżeli wam się spodoba to, co dla was tworzę, udostępnijcie to, polubcie profil Projekt Ink na Facebooku, koniecznie obserwujcie Instagrama, a ja mam dzisiaj dla was temat taki dosyć ciekawy, bo kiedyś sam byłem w wieku tych młodych ludzi i też miałem jakieś tam zainteresowania tatuażem, jakieś bardzo wielkie pragnienia odnośnie tego tematu i mogę śmiało powiedzieć, że mógłbym być ojcem tych dwóch młodych ludzi, którzy zaraz się tutaj wypowiedzą. Ja skomentuję to, co oni powiedzieli, skonfrontuję to z moimi myślami, które ja miałem wtedy, w tamtych czasach, gdy byłem w podobnym ich wieku, a wy dajcie później w komentarzu znać, jak to z waszej strony wyglądało, czy przypadkowo też nie jestem hipokrytą, bo takie komentarze też pojawiały się, że jestem sam wytatuowany, a krytykuję innych ludzi, którzy mają tatuaże, ale do tego dojdziemy za chwilę. Zaczynajmy z pierwszym filmikiem młodej dziewczyny zatytułowany Mam 14 lat i tatuaż, Queen of the Black. Zaczynamy! Mam 14 lat i mam tatuaż. Misiaczki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj nagrywam filmik, ponieważ 2 dni temu zrobiłam mój pierwszy tatuaż i chciałabym wam trochę o tym opowiedzieć. Dobra, no to zacznę od tego, jak wyglądał cały przebieg robienia tatuażu. Robiłam go w studiu, trwało to około pół godziny. Generalnie to myślałam, że ten tatuaż będzie o wiele bardziej bolesny. Powiem wam szczerze, gdy ja sobie robiłem swój pierwszy tatuaż, też myślałem, że będzie on bardzo bolesny. Ten mój tatuaż był chyba też robiony pół godziny, bo był malutki, ale w jej przypadku tam trochę bardziej ambitny niż mój, bo mój to był chiński znaczek jakiś tam na kości ogonowej, a tutaj widać, że no, postarała się, ale zaraz dojdziemy do tematu. Ma 14 lat, gdzie tu są rodzice? A jako tako mnie jakoś nie bolał za bardzo, w sensie oczywiście, no bolał, żeby nie było, że kurde nie wiem, w ogóle nie bolał. Bolał, ale nie tak jak myślałam. Myślałam, że będzie o wiele gorzej. Można to porównać do bólu, jakbyś mocno se cyrklem przyjeżdżał po skórze, tak. Ja też se kiedyś mocno wbijałem cyrkiel i też se kiedyś porównywałem ten ból, ale czy to jest taki ból z cyrklem? Możliwe, że tak. Bardziej oparzenie. Ale cyrkiel se wbić też można. Se wbić. Tak o, mocno wbijał po prostu cyrkiel. Generalnie, żeby nie było, moja mama od razu się nie zgodziła na tatuaż, tylko musiałam ją miesiącami błagać. Żeby dla jasności było, moja mama też mi nie pozwalała, gdy miałem 16 lat i też tam na to narzekała. Mój tata też, mój tata do dzisiaj, zresztą moi rodzice do dzisiaj nie są za tym pomysłem, abym się tatuował, także tutaj wcale się nie dziwię mamie. Zresztą tutaj młoda mama by mogła być, no podobnym w moim wieku, no nie wiem, nie znam jej mamy. Nie pozwalała mi spać, ciągle mówiłam, mamo, mogę tatuaż? I w końcu udało mi się namówić moją kochaną mamusię na tatuaż i poszła ze mną do studia i zrobiłyśmy to cudo. O, przewiniemy teraz tutaj trochę, bo teraz tutaj o technicznych rzeczach i z jej punktu widzenia, ale tutaj jest jedna kwestia, która bardzo mnie potwierdza w tym, że tak jest, tak też było za moich czasów i to co widzę i to co zaraz usłyszę na pewno ma wielki wpływ na to. No to już wam tłumaczę, czemu akurat wytatuowałam sobie Hello Kitty. Hello Kitty to jest moja najukochańsza postać z wszystkiego, z gier, z bajek i generalnie po prostu kocham tą postać, jest moim zdaniem przesłodka. Oraz, jak dobrze wiecie, Lil Peep też bardzo lubił Hello Kitty, nosił bardzo dużo ubrań związanych z Hello Kitty, czapki, bluzki itd. I Hello Kitty kojarzy mi się właśnie z Lil Peepem, więc postanowiłam, że muszę mieć tatuaż Hello Kitty. Widzicie? Tutaj młoda dziewczyna Queen of the Black ewidentnie ma swojego idola i skoro jej idol Lil Peep, którego ja tak średnio kojarzę, miał wytatuowane lub miał ciuchy lub inne gadżety związane z Hello Kitty, to ona też to chciała mieć i też to ma. Także to jest związane z takim podejściem, że ja chcę mieć to, bo ktoś ma. I to nie jest nic złego, bo tak to po prostu działa. Ja też za moich czasów, gdy ja chciałem się tatuować, gdy tam miałem te 14-15 lat, też chciałem mieć tatuaże, bo Chester z Linkin Park miał tatuaże, bo chłopacy z Crazy Town mieli tatuaże, czy Papa Roach, czy inni, czy Rammsteiny. Tak było to, no bo skądś trzeba czerpać tą inspirację i tą chęć. Tutaj się w ogóle nie dziwię i tutaj nie hejtujcie tego. Bo poza tym, że bardzo kocham Hello Kitty, bo jest mega, mega urocza, taka jak ja, to jeszcze kojarzy mi się z moim ulubionym raperem, którego nadal mam w pamięci i będę miała na zawsze. Widzicie, kojarzy się Hello Kitty z jej ulubionym raperem, którego ja nie znam. No to nie te czasy, po prostu chyba mi się wydaje. No i okej, nadal ma go w pamięci, no. Bo tak naprawdę z tego co wiem, to niedawno zmarł. To ciężko, żeby zapomniała o nim. Czemu akurat w wieku 14 lat? Czemu akurat w wieku 14 lat? Podejrzewam, dlaczego ja w wieku 16 lat? No, bo chciałem to mieć tu i teraz, tak? Ciekawe, czy ona też chciała mieć to i tu i teraz? Ponieważ bardzo chciałam tatuaż już teraz i po prostu Lil Peep też zrobił w wieku 14 lat, jakby co. Lil Peep zrobił w wieku 14 lat, to ona też zrobi w wieku 14 lat. Ona chciała mieć to tu i teraz i to jest ta mocna żądza tego tatuażu. Po pierwsze, jak będę żałowała, to mogę go usunąć, bo w tych czasach można wszystko. Po drugie, mogę go przerobić na inny tatuaż, ponieważ no, taki malutki tatuaż bardzo łatwo przerobić. A po trzecie, nie sądzę, żeby mi się znudziło, bo nawet jak będę tam starsza, będę miała 40, 30 czy ileś tam lat, to spojrzę na ten tatuaż i będę miała takie: o ja, to był mój pierwszy tatuaż, o ja. Okej, także nie chcę puszczać całego filmu, bo to by za długo trwało, byście wyłączyli ten film, a chciałbym, żebyście zobaczyli go od początku do końca. Jeżeli chcecie widzieć ten film Queen of the Black, link gdzieś tam będzie w opisie. Ja wszystko rozumiem, młoda dziewczyna, 14 lat, opis fajny, clickbaitowy, mam 14 lat i tatuaż. Tylko ja się pytam, 58 tysięcy subskrypcji, fajnie. Tylko ja się pytam, skąd tu się wzięło 289 tysięcy wyświetleń? Też bym tyle chciał, żeby moje filmy tyle miały. Ale mogę was prosić o to, żebyście dali łapkę w górę. Łapki w górę naprawdę dają wiele i to pójdzie zasięg i pójdzie dalej. I na YouTube będzie rozpowszechnione. I to jest taka wasza pomoc w moją stronę. Dajcie łapki w górę, jeżeli wam się to spodobało, bo to naprawdę daje dużo zasięgu. Łapka w górę. Naprawdę. Przejdźmy teraz do kolejnego filmiku, który przesłaliście. Bardzo podobny tytuł jak poprzedni. Mam 15 lat i tatuaż. Wykonawca tego filmu jest Testral, którego niestety nie znałem, już znam. Filmik ma 122 tysięcy wyświetleń, 13 tysięcy subskrypcji. Do filmiku oryginał sobie pod spodem zobaczycie, ale mój komentarz w tej sprawie, zobaczymy co ma w ogóle do powiedzenia. No hej, tutaj Testral. Dzisiaj będzie filmik o moich tatuażach, także co tu się dzieje, co tu się wydarzyło, dlaczego to się zrobiło, kiedy, jak, dlaczego. O, już widzę, już mi się chłopak podoba pod kątem tatuaży, że ma tam pizzę, tak? A jak wiecie, ja pizzę uwielbiam, czyli tutaj wielki plus dla niego, tylko martwi mnie jedno. Chłopak ma 15 lat, ma wytatowaną pizzę i trochę chomikowaty jest. No, co będzie, jak będzie miał 25 lat? To się martwię o to. Także dzisiaj opowiem, dlaczego je zrobiłem, po co je zrobiłem, jakie mają znaczenie, gdzie i dalej. Dobra, może zacznijmy od czego zacząć w ogóle? Dobra, także zacznijmy od mojego najstarszego tatuażu, czyli od pierwszego tatuażu. Zrobiłem go sobie w wieku 15-16 lat. To co, czyli chłopak nie ma teraz 15 lat? To co, 15-16, to ile on teraz ma lat? Czyli trochę tytuł mylący, ale okej, zobaczymy co ma do powiedzenia. I zobaczymy jego najstarszy tatuaż, czyli pierwszy. Chyba tak, coś w ten, chyba 15 lat było. Jest to lejen. Żeś widział lejena. Jest to jeleń w garniturze. Ja ostatnio też widziałem jelenia w garniturze. I od razu powiem, że nie ma on żadnego znaczenia, zresztą na moim kanale już był filmik o tym tatuażu i o moich wszystkich innych tatuażach, ale trochę mi ich doszło, także opowiem. Jeżeli chodzi o jelenia w garniturze, nie ma on żadnego znaczenia, po prostu mi się podobał i ja nie muszę, już od razu mówię, że nie muszę mieć jakiejś życiowej filozofii, żeby zrobić sobie jakiś tatuaż. bo po prostu coś mi się może podobać i ja to po prostu zrobię. Słuchajcie i wydarzyło się coś niesamowitego. Młody człowiek, który dopiero jakby, no może on nie zaczyna z tymi tatuażami, ale jest młody, tak? I czasami trzeba się kryć przed rodzicami, trzeba się kryć przed społecznością i wymyślać jakieś głupie, dziwne teorie odnośnie swoich tatuaży. On otwarcie mówi, że jego tatuaże nic nie znaczą i mają ładnie wyglądać. I to mi się podoba, to jest wielki plus dla niego i jestem aż w szoku, bo przeważnie młodzi ludzie poniżej tam 18 roku życia wymyślają jakieś dziwne historyki, że ten tatuaż wielce coś oznacza. Jeleń w garniturze to jest nie wiadomo teraz co i można sobie do tego oczywiście dobrać jakąś filozofię, ale po co? To ma po prostu wyglądać, tak jak ta czapka na mojej głowie. Ale powiem wam, że decydowałem się na niego rok, coś około roku. No i bardzo prosiłem rodziców, że chcę tatuaż, oni oczywiście swoje, że mi się znudzi i takie tam bla bla. No i pojechałem z mamą do studia umówić się, no i po jakichś 2 miesiącach, po 3 miesiącach zrobiłem sobie tatuaż. I to w sumie cała historia mojego pierwszego tatuażu, nie ma tutaj jakiejś amazing po prostu historii. I to mi się podoba też. Mama pojechała z nim do salonu, mama tolerancyjna nie powiedziała, że synku, ty będziesz kurde kryminalistą, nie dostaniesz pracy. Słuchajcie, mama pojechała, tatuaż zrobiony, wszystko gra. Niebieskie włosy turkusowe masz, fajnie, ja też miałem różne włosy, też miałem czerwone, niebieskie, zielone, nawet 4-kolorowe. Taki okres jakoś trzeba się prezentować w internetach i każdemu, o ile włosy się zetnie, to tatuaże zostaną, nie? Ale spoko jest. Dobra, także lecimy dalej. Moim drugim tatuażem była moja insygnia śmierci. Słuchajcie, nie chce mi się oglądać każdego jego tatuażu. Przejdźmy do jakichś konkretów, które można skomentować, bo tam każdy tatuaż, który on pokazuje, to tam kij. Ja jestem ciekawy tej pizzy jestem. Szukam tutaj, co on o pizzy ma do powiedzenia. Liście, chaszcze, łodygi, kwiatki. I mam właśnie takie zboże, jakieś stokrotki, jarzębiny, listki. I bardzo mi właśnie zależało na tym, żeby były od dłoni, żeby zaczynały się od dłoni i kończyły właśnie dotąd. Z perspektywy czasu trochę żałuję tego tatuażu, w sensie nie żałuję motywu, bo motyw mi się dalej bardzo podoba, bardzo mi się podoba ten tatuaż, tylko żałuję wielkości. Jest to naprawdę bardzo duży tatuaż i mogłem go zrobić o połowę mniejszy, żeby zmieścić jeszcze inne jakieś fajne 2 na przykład tatuaże mniejsze. No jak tak to mam na całą rękę, ale mam już plany co do tego, będę to lekko zmieniać wszystko, także... No i zaczyna się, nie żałuję motywu, bo motyw jest fajny, ale żałuję wielkości. Zaczyna się, bo on w młodym wieku ma sporo tatuaży, a ja w młodym wieku na przykład nie miałem sporo tatuaży, ja miałem miejsca, nadal mam to miejsce. Pamiętam też, że ja też żałowałem swego czasu tatuaż, który mam na łopatce, też był mi za mały i go sobie powiększyłem po miesiącu chyba, ale i nadal później był mi za mały, ale nie szło go już rozciągnąć. A teraz jestem na tym etapie tego tatuażu, że on po prostu już nie pasuje do koncepcji całości i po prostu będzie zakryty niebawem i pójdzie po prostu w zapomnienie, a niektórzy mówią, że to jest Janusz tatuażu, a ja mówię, że to jest po prostu nie Janusz, tylko tak po prostu takie były czasy kiedyś, nie? I tak mi to wytatuowano, no. No. I teraz dochodzimy do tematu, do konkretnie motywu, który mi się bardzo podoba, na który bardzo czekałem i mam, naprawdę, ja tego wideo jeszcze prędzej nie widziałem, zobaczymy co ma on do powiedzenia na temat czego? Pizza, tak, to był chyba kolejny tatuaż. Pizza, co ja mogę powiedzieć? Powiem tak, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, po prostu fajnie wygląda, jest to po prostu pizza z serem i salami. I po prostu taki wzorek mi tutaj bardzo pasował w tym miejscu, żeby po prostu wypełnić to puste miejsce. I to w sumie cała taka filozofia tego wszystkiego, nie ma tutaj żadnych takich... Słuchajcie, i on zrobił to sobie, żeby wypełnić puste miejsca i bardzo widzę tutaj podobieństwo do tatuaży, które ja sobie wykonywałem, bo też ja zacząłem od góry, jak sobie robiłem tatuaż, to też wypełniałem sobie miejsce jakimiś tutaj, tu miałem kostki, które totalnie nie pasują do całości. O, popatrzcie, ciemne jest to, nawet się opaliłem. Tutaj mam jakieś rybki koi i kostki, które totalnie nie pasują do całości, ale chciałem to wypełnić, żeby jakoś to później, bo jak miałem tutaj tak, w tej pozycji, żeby to jakoś ładnie tutaj wyglądało, no później poszedłem w dół. Okej, zobaczymy co ma dalej do powiedzenia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mam na razie 8 tatuaży, naprawdę planuję bardzo dużo, planuję całą szyję, planuję 2 rękawy. Może coś na twarz wpadnie, nie wiem, ale mam duże plany. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o wszystkie moje tatuaże. No słuchajcie, on opowiedział tutaj o swoich tatuażach i w większości te tatuaże nie mają żadnego znaczenia i no, po prostu widzicie, coraz bardziej ludzie się tatują, bo jest do tego dostęp. Ja zgadzam się z ich filozofią, z ich podejściem. O ile Testral ma tych tatuaży dużo, to Queen of the Black ma ten tatuaż dopiero pierwszy i widać u niej te podjaranie i to jest fajne. Nie mam żadnych tutaj przeciwwskazań, jeżeli rodzice im pozwolili, jeżeli oni się z tym dobrze czują, to jak najbardziej popieram takie akcje. A teraz mam pytanie do Was, czy chcielibyście widzieć moje tatuaże, bo mam ich tak kilka i dużo osób czasami mówiło: Dawid, dawaj podsumowanie Twoich tatuaży, co Ty tam w ogóle masz. Jeżeli chcecie, aby opowiedział, nie wiem, o swoich tatuażach, najpierw o swojej lewej stronie, czy o swojej prawej stronie, czy o wszystkich tatuażach naraz, to dajcie oczywiście w komentarzu znać, bardzo bym się cieszył i chętnie bym taki odcinek zrobił, no bo czemu nie? I teraz co? Dajcie te łapki w górę, żeby zwiększyć zasięgi, żeby to poszło mega, mega mocno, bo tutaj 15-latkowie mają większe zasięgi niż ja, 32-letni gość, a o ile tutaj Queen of the Black ma 14 lat, to ona mogła być moją córką i ja teraz się zastanawiam jako ojciec, co ja bym zrobił. I takie pytania też mi zadają ludzie: co byś Ty, Dawid, zrobił, gdyby Twoje dziecko przyszło i powiedziało w wieku 15 lat: ja chcę tatuaż. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, także ja Wam dziękuję za uwagę, komentujcie, lajkujcie, szerujcie, róbcie hałas, zróbmy zamieszanie, bo ten świat jest zajebisty, piękny, w ogóle fajnie i lecimy do następnego razu, hej!